Co gdyby Lucy sprzedała dworek w pierwszej serii? Jedna z opcji byłaby taka, że mogłaby mieszkać w Polsce, jednakże na pewno nie w Wilkowyjach. Drugą z opcji byłby powrót do Ameryki. Każda z tych opcji zakończyłaby się tym, że Wilkowyje byłyby nie takie jak znamy. Wyobraźmy sobie, że Kusy nigdy nie powróciłby do malowania, nie znalazłby miłości, po prostu żyłby tak jak wcześniej. Solejukowa nie otworzyłaby swojej firmy z pierogami, a Hadziukowa zapewne nie miałaby Kus. Do tego prawie, że na pewno nie powstałaby spółka, do której wchodziły Więcławska, Solejukowa oraz Hadziukowa. Wójt zapewne byłby wójtem przez naprawdę długie lata, ponieważ nikt inny nie miałby szans wygrać lub po prostu nie miałby inspiracji do tego. Wieś zapewne byłaby w nieco gorszym stanie zarządów wójta Kozioła. A jakie wy macie przemyślenia, jak to by wyglądało, gdyby Lucy sprzedała dworek w pierwszym sezonie? Napiszcie w komentarzach.